Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A my dziś opowiemy Państwu o celi dla posłanki, zwykłej posłanki, nie marszałka, nie wicemarszałka Elżbiety Witek, nauczycielki, jedynej w swoim rodzaju, to nauczycielka, bowiem uczyła się o zbrodni katyńskiej popełnionej w 1940. Uczyła się z przedwojennych podręczników. Tak więc, drodzy Państwo, to jest oczywiście cytat z niej, z jej wypowiedzi. W 2021 roku ona dopuściła się przestępstwa kryminalnego. Ja pozwolę zacytować sobie, co powiedział Donald Tusk bezpośrednio po tym. Do takiej reasumpcji głosowania w sprawie odroczenia posiedzenia Sejmu. Określił to jako jawne oszustwo i fałszerstwo. To fałszowanie, najpierw w wyniku głosowania, tak zwaną reasumpcją, później kłamstwo w żywe oczy, że było to rozwiązanie rekomendowane przez pięciu prawników. To kłamstwo miało bardzo krótkie nogi, bo dziś wiemy, że nic takiego nie miało miejsca. Polityka nigdy nie była idealnie czysta ani w Polsce, ani na świecie, ale to, co się dzieje w ostatnich latach, szczególnie miesiącach, to przekracza ludzkie wyobrażenie. To jest wstyd na cały świat, to jest łamanie prawa, konstytucji i to jest robione z taką bezczelnością. Przecież oni z ekranów telewizora patrzą na nas i wszystkich śmieją nam się w twarz i pytają, co nam zrobicie. Tyle było w sierpniu 2021 roku, a teraz zrobimy. Posłanka Witek będzie miała w tej sprawie bardzo szybko uchylony immunitet, bo co jest najważniejsze, to są takie dwa. Jeszcze Bianka Mikołajewska, dziennikarka, wskazała jeszcze, przypomniała w kontekście jawną anarchizację życia i niejasną rolę pani Elżbiety Witek w lobbowaniu na rzecz prywatnej firmy, która robiła szwalnie tych maseczek, co się skończyło katastrofą finansową dla budżetu. To są przestępstwa z bardzo pojemnego artykułu 231, który w zależności tego, czy jakie były korzyści, które odniósł ktoś z takiego przestępstwa, to może być bodajże nawet do 8 lat więzienia. No, w tym kontekście taki zwyczajny mobbing, jako trzeci zarzut, który może dostać. Mobbing chociażby wobec Grzegorza Brauna, dlatego że wyróżniała go, kasując mu regularnie, uporczywie i złośliwie połowę pensji, chociaż tych samych represji za to naruszanie tego reżimu łażenia w maseczkach nie stosowała wobec innych posłów, chociażby wobec Jarosława Kaczyńskiego, który wielokrotnie wchodził na mównicę sejmową bez tejże maseczki. Czyli wybieranie sobie posłów, którym się pozwalało, że tak powiem, nie trzymać tego reżimu, była też sama przyłapywana przez dziennikarzy, że również chodziła po sejmie bez maseczki, sama siebie również nie karała. Więc mieliśmy do czynienia z wprowadzeniem regulaminu, który zresztą nie miał specjalnych podstaw prawnych, a to już tam już nie będę wchodził w szczegóły, ale fakt, iż był wybiórczo stosowany wobec niektórych posłów, no po prostu powinien skutkować odpowiedzialnością karną. No bo właśnie jako sposób, bo to jest klasyczny mob. Wobec posłani Terasa też stosowała takie Tak, metody, też obcinał pensję. to jeszcze jest druga rzecz, czyli Tak. uporczywe tutaj używanie, nadużywanie władzy poprzez marszałka Sejmu do uniemożliwiania wykonywania pracy, bo to były takie bardzo uznaniowe kary, które sobie ona stosowała, które były dolegliwe dla polityków. Elżbieta Witek jest twarzą tego bezprawia, takim crash testem, który chciał zrobić Jarosław Kaczyński, wrzucając ją, no bo on liczył się z tym, on liczył, że trzecia droga po prostu przegłosuje mu Elżbietę Witek i to myślę, że tutaj się przeliczył. Janku, no z tą słynną reasumpcją, jak żeśmy mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda, no to już jest wprost na zarzuty, tym bardziej, że pani Witek kłamała, po prostu kłamała, mówiąc, że zasięgnęła opinii pięciu ekspertów. Tutaj, że i jasno zostało później dowiedzione, że te ekspertyzy nie dotyczyły tego przypadku, to nie chodziło, to były jakieś przypasowane ekspertyzy z dawnych lat, które chciano ich użyć. Wydawało się, że nikt nie będzie dalej drążył tego tematu i ona po prostu ten temat
zamknie. Widziała ewidentnie, zdawała sobie sprawę, że wtedy, o ile pamiętam, namawiano Kukiza, jego ludzi. No, skutecznie. I skutecznie namawiano, to jest korupcja polityczna i to, Korupcja. że ona, ale i to, że no, Nie dodawamy przymiotnika polityczna, no. no korupcja, no, ale to, że ona no, umożliwiła to i ona już zakończone głosowanie w Sejmie, które nie podobało się Kaczyńskiemu, jeszcze raz powtórzyła, no to już jest zero-jedynkowa sytuacja. Tutaj tu już nie ma o czym mówić, to jest jasne, są na pewno monitoringi, są wszystkie rzeczy, to mnóstwo różnych redakcji prasowych, redakcji ma nagrane, są te materiały w Sejmie, to nie zginęło. Także spodziewam się, ta sprawa będzie bardzo prosta. Ja przypominam jeszcze, że również nie ujawniała list KRS-u, prawda? Bo tam sędziowie sami na siebie głosowali, ona nie chciała przez długi czas nie ujawniała tych list. Mimo dopiero po jakichś tam kolejnych już przymuszeniach przez sąd, też nie chciała zeznawać w tej sprawie, wysłała swoją asystentkę czy szefową biura chyba w Sejmie, wysłała po to, żeby ona wzięła winę na siebie. No, postać bardzo, bardzo nieciekawa, bardzo brzydko. Natomiast jeżeli chodzi o te całe sytuacje związane z mężem i z przetrzymywaniem go na Ojomie, tutaj też już można się zastanowić, czy tutaj nie było kwestii wykorzystywania stanowiska służbowego, bo zależy, co ci lekarze zeznają, zależy, jak to wszystko wyglądało, bo jeżeli inne osoby nigdy nie miałyby możliwości tak długo leżeć na Ojomie, na oddziale ratunkowym. No, oddział ratunkowy jest do tego, żeby podtrzymać życie i później ewentualnie osoba, która już jest w takim ustabilizowanym stanie. No. Gdyby je Tak. udowodniono, że I wykorzystała. jeżeli zabrakło tamtego tych miejsc akurat w sytuacjach, gdzie ktoś mógł stracić życie, no to wszystko jest Ale Tomku, bo ze Tomku, śledczymi. są dwie możliwości. Ona albo zachowała się nieetycznie, akceptując tego typu sytuacje, albo była sytuacja gorsza. Nie wiemy, który z tych dwóch miejsc miał miejsce, dlatego że oni doprowadzili do sytuacji takiej, w której oni oczekują, że są traktowani w sposób specjalny. Zobaczcie, że normalny człowiek na miejscu, zobaczcie, nikt nie miał problemu takiego. Donald Tusk nie żądał, nie w ogóle, nawet nie spróbował stanąć, żeby przejść bez kolejki w punkcie wyborczym, żeby wepchnąć się i tego on. Jarosław wszedł i oczekiwał, że po prostu się rozstąpią po prostu wszyscy i powiedzą: panie prezesie, prosimy, pan oczywiście poza kolejnością. I on wtedy po prostu uśmiechnie się i powie: dobrze, dzieci, łaskawie się zgadzam. On wczoraj też oczekiwał tego, kiedy podszedł do prezydialnego stołu, gdzie chciał wpłynąć na prezydium Sejmu, na Szymona Hołownię. Szymon Hołownia zachowuje się bardzo elegancko, bo nie mówi, czego dotyczyła ta rozmowa. No, może widzicie, powinniśmy się jasno domyślać, kiedy Kaczyński zrywa się mimo tej swojej choroby, tej ciężko, ma problemy z poruszaniem, zrywa się, podbiega dosłownie do tego stołu prezydium Sejmu i wystawia samą głowę, no to jest naturalnie, już nie będziemy się śmiać, i usiłuje wpłynąć na to, żeby dalej mógł przemawiać Ziobro. A Ziobro no, wyczynia rzeczy straszne, no po prostu widać, że jest oszalały, straszy posłów jeszcze opozycji, no tutaj, a Kaczyński koniecznie chce pozwolić, żeby Ziobro mógł dalej tam jątrzyć. No, wygląda to fatalnie. Wygląda to rzeczywiście fatalnie. Mamy sytuację taką, że tam pojawiły się jakieś informacje w obiegu po stronie PiS-u. Wczorajsza wygląd to tak, jak żeśmy dali w tym materiale
wieczornym, w tym komentarzu do tego, co się wydarzyło w Sejmie. Próbujemy ustalić tego, co to jest za informacja. Natomiast ja znam osobiście Ziobrę. Co prawda, ostatni raz widzieliśmy się twarzą w twarz 17 lat temu. Natomiast to jest, jak ja mam jakiś wzór jego zachowań, mimiki, tempa, mniej więcej w jaki sposób on się porusza. I po prostu to nie był Ziobro. To nie był Ziobro, to był wyraźnie pobudzony. Mam swoją teorię, ale nie będę jej wygłaszał tutaj, bo jest, że tak powiem, nieweryfikowalna. Tak, kiedy krzyczał fujary, nie mogliście mnie. Szanowni, Jestem, stoję, te gesty to były dziwne. Tak, to jest rację. nieczyste. Wiecie Państwo, to jest tak jak. Wielokrotnie takie zachowanie widziałem, też nie Ja będę też, porównywał, ale zachowanie ale widziałem. porównam. Wiesz, ja widziałem, jak młodzi chłopcy nieśmiali, mają kłopot z podejściem do dziewczyny, to idą do baru, walą sobie ze dwie setki i oni wtedy tak mi przypomina, ich zachowanie wtedy mi przypomina, wiesz, i wtedy wiesz, wstępuje w nich odwaga. Wtedy. No nie powiem dalej, natomiast widziałem, jak wstępują demony w niektórych ludzi, którzy zawsze byli zahukani i nigdy nie byli tacy odważni, prawda? A tutaj nagle jakiś demon No wstąpił mówię, w no ludzi. demon moim zdaniem miał jakiś tego. Natomiast oczywiście na samym początku tej przemiany Ziobry jest jakaś informacja, która wyprowadziła go ze stanu równowagi. Im się po prostu wali. To jest tak, drodzy Państwo, że oni mają gigantyczną po prostu taką infrastrukturę sącą, tłoczącą od państwa. Jeżeli im się wydaje, że to będzie, że nie będzie prokuratury zdolnej, która będzie jeszcze pod ich kontrolą przez 2,5 roku i że później może będą wcześniejsze wybory i że to nie będzie możliwe do podliczenia. Być może on się dowiedział na przykład tego, w jaki sposób obecna władza, znaczy nowa władza, która jeszcze nie została nominowana, bo władza cały czas trzyma tego, tylko ta nadchodząca władza odblokuje. Dlaczego oni dziś, mając Sejm, niczego nie uchwalają? Dlatego, że Mateusz Morawiecki trzyma łapę na dzienniku rządowym, na monitorze rządowym. I cokolwiek nie uchwali Sejm, to oni tego nie wydrukują. Więc jak tego nie wydrukują, oczywiście on popełni w ten sposób przestępstwo kolejne. Natomiast na przykład zrobi taki numer, że co prawda Trybunał Konstytucyjny nie ma prawa zajmować stanowiska wobec uchwał, które są aktami normatywnymi i nie podlegają ocenie Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast powiem Państwu, że były kiedyś precedensy odnośnie uchwały z 1992 roku sejmowej dotyczącej lustracji, która została później uchylona, mimo że Trybunał Konstytucyjny nie miał prawa się nią zajmować. Więc podejrzewam, że oni sterowani w takim tym, żeby zrobić pad tutaj tego. Tylko ich problem polega na czym, drodzy Państwo. 11 grudnia oddają zabawki. 12, 13 wymieniają się wszyscy szefowie służb, policja, wszyscy szefowie tam, gdzie można, po prostu wszystko się zmienia. I następnie są pozbawieni możliwości obrony swojego. Oni łamali prawo, tylko że Wiesz, to. według Wiórek to Ziobro już stracił wpływy na prokuratury i sądy. Tak. Już ma bardzo ważny problem. I wiesz, jemu się wali wszystko na głowę. Na przykład dzisiaj dowiedział się, że mama pana Kosteckiego, Dawida Kosteckiego, tego, który rzekomo miał popełnić samobójstwo w więzieniu na Białołęce, złożyła sprawę do prokuratury, żeby dalej tę sprawę wyjaśniać i złożyła przeciwko Ziobrze. No takie tutaj pewnie otrzymał informacje. No, nasz kolega Leszek Szymowski złożył tę sprawę przeciwko Ziobrze, a Leszek jest skuteczny. Leszek jest skuteczny. Leszek wygrał. Wygrał już z Ziobrą, wygrał, napisał o nim książkę i Ale nie, Leszek jest fighter, tak, Leszek jest fighter. on wygrał z nim sprawę. Znaczy ten. Ziobro już nie może tego trzymać, Janku, wiesz, dawniej by się śmiał z tego, bo On mu która założył mu zaraz by coś zrobiła, a teraz. sprawy o artykuł w Angorze o tym, że Ziobrze grozi 25 lat więzienia za przytrzymanie zawiadomienia o torturowaniu ludzi w Polsce. Chodziło o słynne
więzienia Kilku Sierra. tych. No i oczywiście przegrał to, dlatego że to jest prawda. Zawiadomienie napisał Roman Giertych jako członek komisji śledczej, komisji, przepraszam, do spraw służb specjalnych. Bo znacie państwo, że no, pomysł, żeby w Polsce torturować i to jeszcze, wiecie państwo, za trzy... I to jest jeszcze drugie, bo nasi się przyznali, że wzięli za to 15 milionów dolarów. A to jest o tyle jeszcze śmieszne, że Amerykanie w swoich dokumentach, które się pojawiają tam cytowane w gazetach, mówią o 30 milionach. Czyli jeszcze 15 milionów zginęło na trasie. Oprócz tego nie wiadomo, co się stało z tymi 15, które dotarło do Polski. Niektórzy mówią, że one były w pudełku po butach. Natomiast, szanowni państwo, to są po prostu to pomysł. Wyobraźcie sobie jeszcze raz, drodzy państwo, no, pomysł, żeby wynajmować się jako państwo, znaczy niektórego się po prostu torturuje ludzi, to jest tak absurdalny. Powiem, to do tej pory brakuje mi słów, jak sobie wspominam to. A pomysł o tym, że ten 25 lat się wzięło z tego, że Leszek miał jakąś opinię prawnika, który powiedział, że jeżeli tuszujesz przestępstwo, po prostu, które jest zbrodnią, to po prostu tam siłą rzeczy bierzesz na siebie odium jakoś tam współudziału w tej zbrodni, no bo tego tam jakaś tam logika prawnicza za tym była, już nie pamiętam, czy on to podpisał, ale w każdym razie proces wygrał. Co było, to było, to ten proces się jeszcze toczył na początkach rządów PiS, to nie było takie łatwe, no bo ci sędziowie już się bali jednak Ziobry. Więc to, wiecie państwo, on tam uważał, że sobie poradzi. Natomiast ta książka jego, to nie słyszałem, że była objęta jakimś procesem. Wracając do Elżbiety Witek. Ona jest o tyle, byśmy doradzali, żeby się nią zająć, bo to jest prosta sprawa. Tu nie będzie wielkiej liczby świadków. To są proste rzeczy. Tak naprawdę najtrudniejsza to jest ta sprawa do prześledzenia. Tutaj trochę pracy to można wyodrębnić do osobnego śledztwa. To jest ta sprawa tej szwalni. Czyli tam, czy ona tam, dlaczego ona lobbowała, ewentualnie tam trzeba jakichś ludzi przepisać, czy ten przesłuchać, jakieś śledztwo, jakieś dokumenty zebrać, zobaczyć, kto, dlaczego tutaj wielka strata została wyrządzona, kto zawinił i czy pani Elżbieta Witek z tego lobbingu miała jakieś korzyści. Natomiast sprawa przestępstwa urzędniczego polegającego na reasumpcji głosowania jest po prostu czyściutka. Ona jest czysta jak łza. To jest jak głosowanie na dwie ręce pani. Wykładana dosłownie, to Była taka tak. posłanka, która teraz jest dziś szefową OHP, Hufca, jest skazana prawomocnie i nadal jest tym szefową, mimo że jako skazana prawomocnie nie może piastować tego stanowiska. To jest właśnie cała. Głosowała na dwie ręce za świętej pamięci Kornela Morawieckiego, między innymi. Dlatego miała tak długo. To jest najlepsze, jest to, ile tam lat trwała ta sprawa. Tak. I tego, że nawet jak ją skazano, to że nie ponosi de facto konsekwencji tego, po prostu nadal pełni funkcję, której nie może pełnić jako skazana. To jest typowy PiS, czyli po prostu nie mamy pańskiego płaszcza i nic nam nie zrobicie. Szanowni Państwo, to jest taka gra, która właśnie należy ją przerwać. Pani Witek jest dobrym celem, ponieważ ona. W mojej ocenie może pójść. Tomku, ty jesteś specjalistą. To potencjalna 60? Powiem ci, że Witek tak, bo to widać. Widać było po tych nerwowych reakcjach. Tutaj już takie od tego szaleństwa do płaczu to jest moment tylko. Tam już płacz w zasadzie był na sali sejmowej. Widzieliście państwo to kiwanie głowami i to zaskoczenie. No jak to? A później pamiętacie państwo tę wypowiedź, kiedy mówi, no przecież oni do mnie mówili, że jestem najlepszym marszałkiem. Wszyscy przychodzili, ci z opozycji do mnie przychodzili. Ci z opozycji i ci z opozycji mówili, że ja wszystko załatwiam, a ja na kawę przychodzili i od razu załatwiałam sprawy. To jak to jest? To osobiście pani Witek załatwiała jakieś sprawy, kiedy do niej przychodzili posłowie opozycji? Ja nie bardzo rozumiem. Wydaje mi się, że żeby trzeba chyba jakieś pismo napisać chyba, albo jakoś formalnie to zrobić. To za sprawy są, że posłowie przychodzą i ona musi osobiście swoim autorytetem tą sprawę załatwić. To wygląda nieklarownie, wygląda dziwnie. Wiecie państwo, no nie wiem, no, pójdźcie, miałem załatwienia sprawy i byłem na kawie u naczelnika Urzędu Skarbowego. No, od razu załatwił, zrobił. To wygląda dziwnie.
Jeżeli jakaś sprawa jest, no to tego chyba się nie załatwia na kawie u pani marszałek Witek i to posłowie opozycji, czyli no nie wiem, o co tu mogło chodzić. Ona sugerowa, su sugeruje, sugeruje, że to są ich jakieś sprawy. Trzeba zapytać dokładniej, którzy posłowie, po co. I ona chyba chętnie powie. Ona chyba chętnie powie. Bo to wiesz, no, już jest jeden taki, który biega po mieście, mówi, żebym się włączyła nieśmiertelność, że on sobie pracuje na nieśmiertelność. Może ona Nie, też zapracuje. to jest właśnie, drodzy Państwo, jeszcze lata z nagraniami już posłów PiS-u. To jest najlepsze, drodzy I Państwo. swoich kolegów. Tak, czy, nie wiem, czy on jeszcze ma jakichś kolegów, natomiast A już. mówiliśmy, że zawsze będzie nagrywał. Tak, byśmy ten. Natomiast, no, Szanowni Państwo, to jest początek. To, co się zaczyna. To jest tego. Natomiast cytat dosłowny z zainteresowanego to jest taki: próbuje sobie załatwić nieśmiertelność. No więc. No pani Witek też może sobie, wiesz, no, jeżeli powie, jacy posłowie, po co tu przychodzili, co i może ich coś Nie, mówili jeszcze, tak? ja myślę, że inny, czyli żona. Ja nie wierzę w to. Chodzi mi o sam stan, w jakim ona jest, że ona to mówi. Myślę, że Jarosław Kaczyński wiele takich rzeczy jednak nie powierzał. Natomiast. Nie chodzi o stan nerwów, szanowni państwo. To chodzi o stan, że ona jest po prostu spanikowana. Ona już Tak, no. wiecie Państwo, no, moment, w którym się człowiek uświadamia, że popełnił przestępstwo, za które może trafić do więzienia. I ono jest zero-jedynkowe. Ona dokonała po prostu przestępstwa w postaci tej reasumpcji głosowania. I to ono jest widoczne, ono jest proste. To jest tak jak głosowanie na dwie ręce. To jest zero-jeden. I teraz jest Wiesz, pytanie. Janek, to już prawie jest ten moment, żeby się do niej zgłosić. O tak mówię, no, to już tak fachowo mówię. To już prawie ten moment jest. Ona już prawie tam jest gotowa. Tak, bo to jest, drodzy Państwo, tak jak z Małgorzatą Zwiercan. Tylko Małgorzacie Zwiercan powiedziano: no, będziesz miała wyrok, nie przejmuj się, dostaniesz dobrą pracę, wszystko będzie dobrze, już nic, My już. rządzimy. My rządzimy cały czas. Rozumiem się. Natomiast teraz ta. Pytanie jest, jaki wyrok za coś takiego? Dlatego, że jest to wysoka szkodliwość społeczna czynu. To jest tak, że świadomość tego, że się popełniło przestępstwo i popełnienie tego przestępstwa w poczuciu bezkarności. Wiesz, to nie jest chyba nie jest tylko 231, tam chyba jest też jakieś jeszcze inne Nie, przestępstwo. to jest na pewno 231, natomiast to jest taki szeroki katalog tego 231. Bo na przykład, pytanie na przykład, co jej obiecuje, co jej obiecuje, obiecywał za to, czy dotrzymał słowa na przykład Jarosław Kaczyński. Przecież on dlatego lubił Elżbietę Witek, dlatego że ona nie miała żadnych ambicji. To jest taki, on nie miał. Ona miała ambicje, ale jej ambicje nigdy nie były. To było takie, przychodziła do Jarosława Kaczyńskiego i pytała się, czy może mieć takie ambicje. To jest tak samo jak Błaszczak. To jest też taki idealny wykonawca poleceń Jarosława Kaczyńskiego, który nigdy wyżej tego, jak Jarosław mu powie, to nie podskoczy. Dlatego Jarosław zawiódł się na Dudzie. Dlatego, że Duda odmówił mu podpisu. To już pomijam inne czynniki. Zwróćcie Państwo uwagę na jedno, że Elżbieta Witek została ministrem spraw wewnętrznych przed Kamińskim. Kaczyński jeszcze nie chciał mu dać tego stanowiska, dopiero później mu dał, a był tylko koordynatorem, a wcześniej była pani Witek. To jednak Brudziński odszedł i została pani Witek. I to jest niezwykle ciekawe, dlaczego. Co było w tym okresie, dlaczego Kaczyński nie dał to stanowisko? No później już przejął to wszystko Kamiński. To było dla zaufanych ludzi. Tam były rzeczy niezwykle istotne dla Jarosława. Trzeba dokładnie prześledzić ten okres, kiedy ona była w ministerstwie. No, spodziewam się, że Kaczyński potrzebował dyspozycyjnych ludzi. Naprawdę zobaczyłbym, co się wtedy działo, o co chodziło, dlaczego. Przecież on sobie zdawał sprawę, że no, pani Elżbieta Witek no, nigdy nie miała z tym nic wspólnego z policją, ze służbami specjalnymi, czy z administrowaniem tutaj państwem. No, rzeczywiście jest mnóstwo takich tematów, które wymagają jakiegoś doświadczenia. No, Kamiński już jakieś doświadczenie miał, a pani Witek nie. I została wrzucona głęboką wodę. No po co? Po to, żeby można było ją wystawiać jako. No, po prostu człowieka, marionetkę, no, żeby można było nią dyrygować. To jest niezwykle ciekawe. Ja bym tutaj ten okres szczególnie trzeba zacząć, trzeba zobaczyć, od czego to się zaczęło. Bo to było to wrzucenie na głęboką wodę. Zaczęło się od tego, że została ministrem spraw wewnętrznych. Szanowni Państwo,
Historia bez cenzury, w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Jeszcze tylko ten numer do 22 listopada. W środku polecam mój tekst, drugi, bo pierwszym to jest temat okładkowy, o filmie, nawiązujący do filmu o Robercie Oppenheimerze, o twórcy, ojcu amerykańskiej bomby atomowej, a tak naprawdę jednym z bardziej ciekawych ludzi XX wieku. Film jest naprawdę świetny, warto obejrzeć, natomiast nie odpowiada na pytanie, czy zarzuty były prawdziwe wobec Oppenheimera o jego związki z komunistami. Staje się sugerować, że nie były, że był ofiarą polowania na czarownicę. A tak nie było, drodzy Państwo. Zarzuty były jak najbardziej prawdziwe. Ale Oppenheimer, po tym jak został szefem tego projektu, był lojalny wobec Stanów Zjednoczonych. Natomiast no, kłamał, bo gdyby powiedział prawdę, to pewnie by nie został. Bardzo ciekawa historia. Polecam historię bez cenzury, w dobrych kioskach, w dobrych empikach. No i jeszcze Tomek. Wiesz, Wąsik naprawdę chyba jest fanem polskich przebojów i chyba najbardziej podobał mu się przebój Budki Suflera. Znowu życiu mi nie wyszło. Naprawdę. No. Wąsik, no zobacz. Piotr Wawrzyk trafił do szpitala, prokuratura umorzyła śledztwo. Warszawska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie pobytu w szpitalu byłego wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. Wiesz, dlaczego umorzyła? A bo wy żeście wtedy mieli taką koncepcję, że wy wygarniecie tych ludzi, którzy być może doprowadzili do próby samobójczej. Bo lista była długa i ty żeś wymyślił ten patent, że ta lista będzie długa i będziecie tutaj za to brać, tutaj aresztować, robić, bo żeście biednego Wawrzyka doprowadzili do próby samobójczej. Tak, a tu żadnej próby nie było. I prokuratura, zobacz, ta wredna prokuratura już teraz nie Ziobrowa wzięła i umorzyła to twoje guano. A już takie miałeś plany. No czyli co znowu? No Budka Suflera znowu w życiu mi nie wyszło. Także ten przebój będzie rzeczywiście z tobą już pozostanie na długo. Tak, po to by już nic nie wyszło. No po prostu. No państwo, ale coś tam pewnie kiedyś wejdzie. Janek, byliśmy tam na tapecie, bo wiesz, my już będziemy odpowiadali, gdyby coś, że jak Jarosław Kaczyński nam Proszę cię, proszę cię. Zmieni pozycję na taką, jaką często ma Mariusz Kamiński. To twoja i moja wina, pamiętaj to od razu. Będę mógł z tym żyć, drodzy państwo. No to radę jakoś, no Janek. Szanowni... Każdy jest śmiertelny, no człowiek, no ja też. No. Ty, wiadomo, komu bliżej, komu szybciej, nie wiadomo. Nie, Jarosławowi bliżej. Szanowni Ja widziałem Jarosława, jak on skacze teraz. To jest żywotny człowiek. On nam jeszcze dużo ciekawych rzeczy powie przez parę lat. Nie wiem, drodzy państwo. Ale w innych okolicznościach. Jarosław Kaczyński, drodzy państwo, wygląda, powiem szczerze, tak, że, no, powiem w ten sposób, on nie jest przyzwyczajony do tego, żeby tracić władzę. I dla niego koncepcja, on w tej chwili ma takie stadium, kiedy Hitler, ja nie sugeruję, że on się targnie na swoje życie, bo żeby targnąć się na swoje życie, trzeba być odważnym człowiekiem. Jarosław Kaczyński takiej odwagi nie ma, to od razu twierdzę. Natomiast może po prostu mu, po prostu fizycznie może po prostu coś tam się nie wytrzymać, bo Adolf Hitler się targnął, zresztą z jakimiś tam dużymi problemami, oporami, czymś tam się odurzał. Bo on miał taką wizję, że jak go złapią Ruscy, to zrobią, zanim go powieszą, to po prostu zrobią z niego małpę w klatce i będą obwozić. Wozić, tak. I on po prostu wiedział, że do tego nie może dopuścić. No wiesz, dowiedział się, bo on bardzo pytał się o szczegóły, w jaki sposób zginął Mussolini, jego kochanka, i to mu w głowie się działo cały czas. Wiesz. No, to było że Mussolini'ego i Clara Petacci później już, po tym jak ich zastrzelili, no a brytyjscy agenci, no ta partyzantka lewicowa, tak mówiło się włosko, a to brytyjscy agenci. I, że później wieszano ich za nogi w Mediolanie i tam ich, tak powiem, bezczeszczono te zwłoki. No i Adolf miał to w głowie. Ale to nie jest porównywalne, bo... Nie, no to jest... Ale wiesz, ale na niego ten pomysł, że siedzi w celi i ogląda w TVP Info, jak... Jak schody wyjeżdżają, nie? Jak schody wyjeżdżają. Ale jak tak. Biedy, jak Lech wylatuje z placu. Z placów Piłsudskiego. No to niech ma chłop w końcu spokój, normalnie na cmentarzu jego pochowają, a nie tam cały czas. Szanowni Państwo, do zobaczenia.